Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj, jak widzicie, kręcę filmik wieczorem, więc mam nadzieję, że będzie mnie widać, że nie będę za bardzo żółta, ale no po prostu nie miałam czasu w innym momencie nakręcić dla Was filmik tego tygodnia, więc usiadłam tutaj wieczorem, jest pół do 11 w niedzielę, jutro znowu do pracy, więc po prostu no, dzisiaj tylko miałam czas, żeby nakręcić dla Was filmik, więc mam nadzieję, że i tak Wam się spodoba, nawet jeżeli jakość nie jest najlepsza. Dzisiaj przygotowałam dla Was tak, jest to tak mój pierwszy raz, bo jest taki śmieszny tak i pomyślałam sobie, że może to być fajny sposób, żebyście mnie poznali trochę bliżej właśnie. O, mam tutaj zapisane pytania na telefonie, więc zacznę z pytaniami. Jeżeli chodzi o takie pierwsze miłości, to znaczy, że ze szkoły, czy nie wiem, z podstawówki, to coś takiego, to już nie rozmawiam z tą osobą, bo po prostu już nie mieszkamy w tych samych miejscach, nawet nie wiem, czy on jeszcze tutaj mieszka, nic o nim nie wiem, ale po prostu tak się urwał kontakt przez to właśnie, że już jesteśmy dorośli, trochę czasu minęło, a jeżeli chodzi o takiej miłości, takiej bardziej starszej, można powiedzieć, takiej pierwszej swojej miłości, takiej, której miło zapamiętam właśnie na przykład z okresu nastolecia, mam nadzieję, że tak się mówi, to tak, jeszcze z nim rozmawiam, trzymamy tak mały kontakt, bo rzadko się widzimy i rzadko się ze sobą gadamy, ale tak, rozmawiam jeszcze z nim. Mój pierwszy napój alkoholowy, najprawdopodobniej, bo ja tego nie pamiętam, kiedy to było, to mieszkając we Włoszech, był to na pewno wino, bo mój tata zawsze pił wino przy stole, na obiad czy tam na kolację, więc na pewno trochę wina się napiłam, ale tak naprawdę wina zaczęłam pić, tak lubiąc tego, tak ostatnio. W ciągu ostatnich miesięcy, chyba ostatniego roku można powiedzieć, bo wcześniej jakoś za bardzo nie piłam tego. Myślę, że po prostu jest to napój alkoholowy bardziej dla dorosłych, więc trzeba gustem do tego powolutku przechodzić, żeby to zrozumieć. No i tak, więc wino na pewno, czerwone na pewno, o! Moja pierwsza praca to, jak zaczynam studia, to przed rozpoczęciem studiów, to zaczynam właśnie pracować w call center, więc na pewno wielu z Was wie, o co chodzi, więc byłam operatorem telefonicznym i nie sprzedawałam, bo pracowałam w takiej firmie, która miała obsługę klientów z takiej firmy do telefonu stacjonarnego i do internetu, do domu, on jakby było, nie wiem, Telekomunikacja Polska, coś takiego, tylko że to było właśnie we Włoszech. No i ta była moja pierwsza praca, mało płatna. Pracowałam wieczorami, bo w ciągu dnia chodziłam na studia. No i pracowałam tam rok, a potem miałam taką samą pracę, znaczy też byłam operatorem telefonicznym, tylko że w innym call center i pracowałam 2 lata później tam, też chodząc na studiach i tam pracowałam w obsługi klienta dla takich miejsc, gdzie się sprzedawają samochody.
Więc jestem kobietą, która zna się na samochody. O! Mój chłopak, Giuliano. Jak codziennie. Giuliano. Bo jesteśmy w trakcie szukania nowego, znaczy naszego pierwszego mieszkania. Więc trochę mamy na głowie i po prostu właśnie o nim myślałam. Boję się, że nie uda nam się to wszystko poukładać, ale będzie dobrze. Do Polski. Do Polski mając niecały chyba rok miałam, czy półtora roku, coś takiego. I to było z moją mamą i z moją siostrą, bo lecieliśmy na wakacje do babci, do dziadków. Bo mój tata w ten rok. A nie, było tak, że jak byłam mała, to my jechaliśmy na 2 miesiące do Polski, a mój tata tylko na 1 miesiąc przyjechał samochodem, a potem żeśmy wracali samochodem i właśnie pierwszy raz latałam do Polski. Ale pierwszy raz sama samolotem latałam do Stanów. Ja w ogóle tego nie pamiętam. Po raz pierwszy zostałam na noc, oprócz, myślę, wycieczek szkolnych, bo pierwsza wycieczka szkolna, tak dłuższa, to miałam w trzeciej klasie gimnazjum, więc i było to w niedaleko Neapolu, więc na południe Włoch. Ale tak ogólnie myślę o jakiejś koleżanki ze szkoły, chyba z liceum, o coś takiego na pewno było. To moja mama. Tak, moja mama. Jak codziennie rano, moja pierwsza rzecz, którą robię, oprócz wstać z łóżka, to brać tabletki, bo mam niedoczynność tarczycy i mam trochę problemów z żołądkiem. Więc codziennie biorę tabletki, pijąc taką wielką szklankę wody. I pijąc tej wielkiej szklanki wody, to bardzo mi pomaga mieć lepszego głodu na śniadanie, bo wcześniej bardzo rzadko jadłam śniadanie. A właśnie ta woda jakoś mi pomaga lepiej po prostu się odżywiać i po prostu jakoś szybciej się budzę. Nie wiem, jak to jest, czy to ma na pewno coś wspólnego z tym, ale jakoś mi się tak wydaje. O. Mój pierwszy koncert, na którym byłam, i niedawno temu, jakieś parę dni temu, dowiedziałam się, że ten koncert był też pierwszy koncert, na którym była moja mama. Był to koncert, na którego poszliśmy ja z rodzicami i moja siostra. Ja chodziłam chyba do podstawówki i był to koncert takiego bardzo znanego włoskiego piosenkarza, który nie jest znany chyba poza Włochami, bo on śpiewa tylko po włosku i nie jest taki właśnie popularny za granicą. I on się nazywa Gianni Morandi. Ja bardzo go lubię i nawet i do tej pory wspominam tak miło tego koncertu, bo bardzo dobrze się bawiliśmy. Bardzo strasznie dużo ludzi było na tym koncercie. Były rodziny, młodsi ludzie, starsi ludzie. Było bardzo fajnie. Wszyscy żeśmy bardzo dużo tańczyli. I on bardzo dobrze śpiewa. Jest showmanem takim super. On nadal śpiewa, ma ponad 70 lat, ale na to nie wygląda i śpiewa też bardzo dobrze nadal. Więc było bardzo fajnie i bardzo miło to wspominam. I rodzice też. Nigdy nie miałam złamanej kości, więc trzymajcie kciuki, żeby nadal tak było. Ja tak naprawdę piercingów nie mam, mam tylko
tutaj kolczyki i jeżeli można to nazywać piercing, to te pierwsze dwa dziurki zrobiłam w jak na komunię zrobiłam, bo dostałam kolczyki, więc myślałam sobie, że trzeba właśnie ich jakoś nosić. Więc zrobiłam te dwa dziurki, a ta trzecia dziurka to jakoś tak w gimnazjum chyba zrobiłam, a potem dalej już mi się nie chciało, nie wiem. No, zgadnijcie. No to na pewno Polska, bo dla mnie jest to miejsce za granicę. Nie wiem, jaki to jest pierwszy film, który pamiętam, oprócz właśnie filmów rysunkowych z Disneya, bo ja bardzo dużo ich oglądałam, ale pamiętam, że chodziliśmy z rodzicami na 3 dzień świąt. Nie wiem, czy się świętuje w Polsce, bo u nas jest, jak jest Boże Narodzenie, to 26 grudnia jest to święto. Nie wiem, czy w Polsce tak samo jest. A właśnie 26 grudnia było zawsze dla naszej rodziny taki dzień kina, bo nowe filmy rysunkowe wychodziły na salach i takie właśnie komiczne filmy, czy komedie, czy takie tam. I żeśmy właśnie chodzili na filmy i jeżeli ma to nie być film rysunkowy, to będą na pewno Le Comique. Była to seria filmów z komediantami z telewizji, które było fajne, no, trochę głupie, ale fajnie się bawiliśmy, ale najlepsze było to, że ja chciałam zawsze na pierwszym rzędzie siedzieć, bo inaczej bym nic nie widziała, bo wtedy jak ja byłam mała, to nie było takich jak teraz, takie poduszki, gdzie można wsadzić dzieci, żeby jakoś coś widzieli. I kina nie były takie fajne, jak teraz są, więc jeżeli chciałam coś zobaczyć z tego filmu, to musiałam na pierwszym rzędzie usiąść, ale moi rodzice oczywiście tego nie za bardzo lubili, bo tak musieli siedzieć i to wszystko oglądać, więc później szyję wszystkie bolały, a teraz to jak chodzę do kina, to zawsze na końcu. No, muszę powiedzieć, że no, nie miałam uwagi w dzienniczku. Możecie po mnie jechać teraz, no nie wiem, co wam powiedzieć. Może miałam dobrych nauczycieli. Nie, no miałam zawsze bardzo dobrej klasy. Lubiłam się uczyć, nie za dużo, ale lubiłam się uczyć. I no, tyle. Tak to jest. Ja nigdy nie miałam współlokatorów, bo mieszkałam tylko z rodzicami jak na razie i mam nadzieję, że za parę miesięcy mój pierwszy współlokator będzie to Giuliano. O, to by było na tyle. Pytania już się skończyły, więc mam nadzieję, że filmik się spodobał. Jeżeli tak, to lajkujcie, jeżeli się spodobało. Oczywiście możecie ze mną mieć taki bardziej codzienny kontakt na Facebooku i na Instagramie. Na Facebooku znajdziecie mnie jako niepolka, więc lajkujcie fanpage'a, jeżeli mnie trochę tak lubicie. A tak na co dzień, bardziej na co dzień, to na Instagramie znajdziecie mnie przez nazwę, którego używam też we włoskim języku. Mam tylko jeden profil na wszystkie języki i jest to profil Tucina. Będziecie mieli wszystko napisane na końcu filmika, więc możecie tam mnie znaleźć. Jestem też na Twitterze, ale nie za bardzo jak na razie tego używam, więc nie podaję wam linka, żeby jakoś nie dać wam nadzieję, że tego używam, ale tak naprawdę tak nie jest. Więc jak na razie używam bardziej Facebooka i Instagrama. Jak już wam mówiłam i rozmawiałam z kimś z was na Facebooku, to postaram się co czwartek
wrzucić nowy filmik na YouTubie. Jak na razie tak mniej więcej się trzymam, bo miałam trochę problemów z YouTubem i tak dalej. Nie mogę tego oprogramować, więc po prostu muszę o tym przypomnieć, a jak mam taki dzień okropny, to po prostu o tym zapominam, ale tak mniej więcej w czwartek, piątek znajdziecie tutaj nowy filmik dla Was. A jeżeli tak się nie zdarza, to po prostu ja napiszę o tym na Facebooku, na moim fanpage'u, więc będziecie mogli tego wiedzieć, że po prostu nie znajdziecie w tym tygodniu takiego filmika. Chciałabym też się zorganizować na taki tydzień ze mną, taki filmiki codziennie, żeby nakręcić takie filmiki, żeby mieć w ciągu jednego tygodnia, żebyście mnie widzieli codziennie, ale właśnie muszę się zorganizować i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić właśnie w tym weekend, który idzie, bo będę miała takiego dłuższego weekendu, bo 1 listopada jest tutaj święto, 2 listopada nie jest święto, ale jest sobota, a więc weekend jest taki dłuższy, więc mam nadzieję, że będę mogła po prostu więcej filmików dla Was nakręcić. I dajcie znać, jakie filmiki byście chcieli zobaczyć. Czy byście chcieli takich różnych filmików zobaczyć, czy po prostu, nie wiem, codziennie inny outfit, czy nie wiem, jakiś, bo vlogów to rzadko robię, bo po prostu nie mam za bardzo jak, ja zawsze w pośpiechu jestem i tak naprawdę nic się nie dzieje w moim życiu codziennym, bo ja siedzę prawie codziennie 10 godzin w pracy, więc nic ciekawego z tym. Więc po prostu powiedzcie, co myślicie na ten temat, jeżeli pomysł Wam się spodobał i tak dalej. I co byście chcieli zobaczyć, czyli jakieś tagi, czy denko jeszcze nie mogę nakręcić, bo parę produktów mi brakuje, czy jakieś recenzje, czy cokolwiek. O, no i dobra, przestanę gadać. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Dziękuję, że jesteście ze mną, bo jest Was coraz więcej. Ja mi nie obchodzi, jeżeli jest Was 1 000 000 czy 10, ale po prostu Was lubię i kocham tak. O, więc dobra, przestanę gadać. Życzę Wam miłego dnia, czy wieczoru, czy nocy, cokolwiek. Nie wiem, o której oglądacie tego filmika. I my się zobaczymy w następnym filmiku. Pa, pa!